Dzień dobry wszystkim głodnym, dzień dobry wszystkim tym, którzy szukają kulinarnych inspiracji. Żeby przygotować potrawę, oczywiście ważny jest przepis. My przepisy zdobywamy od słuchaczy Radia Zielona Góra. To właśnie oni swoje przepisy na potrawy wszelakie wysyłają na adres kuchnia@rzg.pl. My ten przepis otrzymujemy, następnie się przygotowujemy i ten przepis mamy okazję zrealizować w cudnym miejscu. Ty w nagrodę jako autor przepisu otrzymujesz dla całej swojej rodziny nagrodę w postaci pobytu w tym pięknym miejscu, jakim jest Pałac Wichlice. Bo w kuchni ważny jest przepis. Ważne są produkty, z których te potrawy przygotowujesz, ale ważna jest też aura i miejsca. My w takim miejscu się znajdujemy i właśnie w tym programie, który nosi nazwę Pałac Wichlice od kuchni, będziemy co odcinek poznawać cudowne zakątki tegoż miejsca, o jakim jest Pałac Wichlice. Dziś główną rolę w naszym programie zagra może nie ten, ale kurczak. Dlaczego? Bo właśnie przepis na kurczaka z nadziewką przysłał do nas słuchacz Grzegorz. Marek Ciśnicy, moi drodzy, to właśnie pod okiem mistrza kuchni i restauracji Pałacu Wichlice będziemy przygotowywać wasze przepisy. Jako pierwszy Grzegorz. Grzegorz przysłał do nas przepis na swojego kurczaka. Ten przepis oczywiście mam wydrukowany. Wszystko jest przygotowane, więc wszystko, Marku, sprawdźmy. Przesyłam państwu oryginalny przepis zeszytu kucharskiego mojej mamy na kurczaka z nadziewką. Jak pisze Grzegorz, przyrządzam go osobiście w rodzinnym gronie. Wspaniale zastępuje tort urodzinowy. Tylko zastanawiam się, gdzie należy mu wsadzić świeczkę, ale być może tym zajmiemy się nieco później. Sprawdźmy, czy mamy wszystkie niezbędne produkty do przygotowania tejże potrawy. A zatem sprawdzamy. 20 deko wątróbki drobiowej. Jest i wątróbka drobiowa. I potrzebujemy jeszcze 80 dekagramów mięsa z piersi. Mamy pierś kurczaka, 20 dekagramów żołądków drobiowych, one też są. I trochę serducha, dokładnie 20 deko. Do tego potrzebujemy 2 jajka, bułka tarta, posiekana natka pietruszki, za chwilę ją posiekamy i przyprawę, sól i pieprz. Kurczak z nadziewką tak naprawdę jest to dosyć znany staropolski przepis. Przepyszny kurczak, ale to miejsce nas skłania do tego, żebyśmy troszeczkę popracowali nad tym kurczakiem, więc pozwoliłem sobie zaproponować do niego, do farszu, do tej nadziewki, siekaną, wędzoną śliwę, a zamarynować go w lawendzie. Lawendzie. Dlaczego w lawendzie? Dlaczego w lawendzie? Po prostu ona wszędzie u nas rośnie. Aha, no tak, no tak. W kuchni ważne jest to, żeby produkty były przechowywane, bądź też były na podorędziu, żeby to były zawsze świeże produkty, więc jeżeli potrzebne są w kuchni zioła, a te są potrzebne niemal w każdej potrawie, ważne jest, żeby sobie stworzyć taki ogródek, tudzież doniczkę i te zioła mieć. Grzegorz w swoim przepisie napisał, że kurczaka trzeba dobrze natrzeć solą. Czy nasz kurczak już jest wymasowany solą? No jeszcze nie jest, ale będzie. Ale będzie. Będzie. Dobrze, kto ma masować? No jak to? Że ja? No, a że... No bardzo proszę. Że bardzo jak? Proszę. Więc pamiętajmy, kurczak musi być natarty solą, natomiast wszystkie te produkty, które widzicie przed nami, muszą być zmielone? Zmielone, tak jest w przepisie, okej, okay, ale my pójdziemy troszeczkę wykwintniej, więc spróbujemy to posiekać. Przypominamy, wątróbka, serca, oraz piersi drobiowe. To wszystko musi być posiekane. Wiesz, to trochę się boję, jakbyś mnie poostrował, to już resztę pociacham. To wszystko musi być dokładnie, jak Marek twierdzi, posiekane, a nie zmielone. Nie wiem, czy przez to pyszniejsze, czy bardziej pyszne, czy bardziej wykwintne. Ale te smaki będą... Ma na to papiery. Smaki będą bardziej selektywne i tam, gdzie będzie wątróbka, będziemy czuli wątróbkę. Tam, gdzie będzie serduszko, poczujemy serce i tak dalej, i tak dalej. Następnie zapakowane wewnątrz do kurczaka i potem ten kurczak wyląduje w piekarniku na około półtorej godziny. No i teraz spytam szefa, jak szefie radzisz, bo piekarniki są różne, niemal inteligentne bym rzekł. Jak lepiej piec tego kurczaka? Czy w tak zwanym termoobiegu, czy lepiej go potraktować z góry i z dołu? Jak jest lepiej? Tak naprawdę w profesjonalnych kuchniach, jaką mamy tutaj w pałacu, stosuje się piece konwekcyjno-parowe. Nie mam takiego w domu. Podejrzewam, że większość z was też nie ma.
Akurat tak się składa, że chwilowo nie mamy pieca konwencyjnego, tak dobrze powiedziałem? Konwekcyjno-parowego. Trudne słowo, konwekcyjne. Większość z Was nie ma takiego w domu, my mamy tak zwane normalne, w cudzysłowie, piekarniki. Więc w domu normalnym, czyli tak, w termoobiegu, najpierw zapiekamy, żeby się skórka podrumieniła, po czym przykrywamy pokrywką folią aluminiową, co spowoduje, żeby nie był suchy. Żeby nie był suchy, żeby on był w środku mokry. Na sam koniec możemy ostatnie 10 minut podkręcić temperaturę nawet do 200 stopni, żeby skórka była wręcz pomarańczowo-brązowa. Dobrze, czy w trakcie należy go czymś podlewać? Tak, tak. Czy kurczak lubi pić w trakcie? Podlewamy go tym, co z niego wyciekło. Wycieknie z niego troszkę tłuszczu, troszkę takiej wody. Jego własnym sosem. Tak, sosem. Czyli taki kurczak w sosie własnym. W sosie własnym, w podrobach, w tej lawendzie i śliwce. Okay. Cały czas, moi drodzy, ciechamy, cały czas wszystkie te podroby muszą być dobrze posiegane i wymieszane. Następnie one wylądują w naszym kurczaku z nadziewką. Przypomnę, to przepis Grzegorza, który swój przepis przysłał do nas. Jak sam Grzegorz wspominał, ten kurczak to danie czasami zastępuje tort urodzinowy na jego imprezach. A przypomnę, że każdy może być autorem przepisu, który realizujemy w tym programie. Wystarczy, że swój przepis przyślesz do nas na adres kuchnia@rzg.pl. Powtórzę. kuchnia@rzg.pl. Autor przepisu oczywiście otrzyma nagrodę, cała jego rodzina i on sam, czyli autor, wyląduje w Pałacu Wichlicy. Będzie mógł poznać jego wszystkie zakątki, więc chyba się opłaca. Nasz far prawie jest gotowy do tego, żeby go dobrze wymieszać, ale najpierw oczywiście trzeba doprawić. Tak, jest głośno, moi drodzy, bo to nie jest żadna kuchnia udawana. To się dzieje. Bombardujemy to solą. Sól taka normalna? Sól taka normalna. Morska. Sól, po prostu sól. A, widzisz, a jednak. Dobrze. A tutaj różne czerwone grudki. Pieprz czerwony. Mhm. Dlaczego czerwony? Bo taki lubię. Rozumiem. Zaraz, czego tutaj dolewasz? Co to jest? O tym chciałem powiedzieć. Syrop lawendowy. Syrop lawendowy. Jego nie ma nigdzie. On jest tylko tu. 3 łyżeczki syropu z naszych pałacowych plantacji. Dobrze, a dlaczego on taki dobry? Co on zrobi naszemu kurczakowi? Poprawia smak. Aha. Jest to troszeczkę inne, ale bardzo ciekawe. O, kochani, prawda? Jedzie tak lawendą. Lawendowo bardzo się zrobiło. No dobrze. Farsz jest gotowy. Tak, wszystko, co jest potrzebne do tego farszu. Nie, jeszcze nie, bo jeszcze brakuje tutaj jajek. Na kilogram masy 3 jajka, ponieważ tutaj mamy troszeczkę mniej niż kilogram, więc wbijemy 2 jaja. Dobrze, a ta buła jest konieczna? Mówię w imieniu tych, którzy dbają o linię. Bułka jest konieczna, ponieważ nasz farsz jest dosyć rzadki po wbiciu jaj, więc po to, aby zgęścić go troszeczkę, trzeba dodać bułki. Żeby nam się skórasa nie wylał. Na przykład. No dobrze, a czy w związku z tym, bo tutaj bułka tarta z tak zwanej białej, tak? Możemy użyć ciemnej? Nie, no czy to będzie politycznie poprawne? Wszystko możemy, tylko czy to będzie lepiej? Nie wiem, pytam się. No ja też nie wiem. Ja mam białą, lubię białą. Lubię białą bułkę. Może byś skorzystał z siłowni. A jest tutaj taka, tu jest takie spa, mój drogi. Masz to pod ręką, wiesz? Chyba, że taki zarobiony jesteś, że z kuchni w ogóle nie taki robisz. Zarobiony, mam tyle kurczaków na głowie. Spójrz tylko, spójrz, co tu się dzieje. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi tej siłowni, to możemy zdradzić, że w kolejnym odcinku tę siłownię odwiedzimy, więc może zaciągnę Marka, żeby zrobił kilka pompek i brzuszków. Pakujemy farsz do kurczaka. Ten kurczak następnie wyląduje w piekarniku na około 1,5 godziny. Podlewać go będziemy sosem, który wyciekać będzie z niego, bo jak sam mistrz twierdzi, sos własny jest najlepszy. No proszę pana, czym ja tą łopatunią mam tutaj to pakować? Czy za przeproszeniem łapą? Niech pan sobie patrzy, dobra? Jeżeli chodzi o pracę w kuchni, mógłbym tak godzinami patrzeć, jak ktoś to robi. Nasz kurczak wypełniony po brzegi farszem. No i teraz kolejne moje pytanie, którego nie zada słuchacz, nie zada koleżanka, ale ja zadam. Z racji mojej pozycji kulinarnej, czyli bardzo niskiej, czyli żadnej, szkoła. Czy zaszywać, żeby czasem nie stracił to, co ma w sobie, czy po prostu tak ładnie zawinąć, jak ty to zrobiłeś? Wystarczy go dobrze zawinąć, jeżeli kurczak dostanie temperatury, białko się nagle ścina i powoduje, że ten kurczak się w pierwszym momencie on się zaczyna kurczyć. Czyli on się zamyka. On się sam sobie zamyka. Jasne, że jak to będzie czyli kurczak rozpołowiony bardzo mocno. Żadnego tutaj nie muszę ćwiczyć. Nie, nic nie stracimy. Potrzeby. Nic nie stracimy. No dobrze. Czyli nasz kurczak jest gotowy do tego, żeby odwiedzić piekarnik. Nagrzany do stopni ilu? 180. W takich zwykłych domowych warunkach? 180 stopni. Termo? Termo. Pakujemy? Dołu. Pakujemy. No to idziemy pozostawić go na 1,5 godziny w piekarniku.
a nie przodem. Jesteśmy już w okolicy piekarnika, który nagrzany, przypomnij Marku, do stopni? 180. Musi tam wylądować na 1,5 godziny. Który będzie lepszy? Bardzo proszę, kurczaka należy umieścić, jak sami widzicie. Halo, na pewno tego? No nie, ten na zdecydowanie większą ilość godzin musiał być tam zapakowany, żeby zmiękł, ale tak naprawdę w ogóle nie zmięknie. Oczywiście żarcik prowadzącego, nasz kurczak wypełniony farszem według przepisu Grzegorza ląduje na tej brytwance. Po czym ląduje w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Nie ma ci maleńki, ciebie to już kiedyś upieczono. Słuchajcie, jest gorące jak w saunie, a nasz kurczak według przepisów Grzegorza wygląda tak. Wygląda. Jeszcze z pieczy, a jak pachnie. Gdyby telewizja mogła przekazywać zapachy, być może za jakiś czas będziemy mogli to przekazywać, powiedzielibyśmy jak cudownie pachnie. Jak smakuje? O tym przekonamy się już za chwilę. Zapach, aromat ziół i wymieszanego farszu unosi się bardzo wysoko, co sprawia, że cała ekipa filmowa i radiowa prawie mdleje z głodu. Za chwilę ten ważny moment, kiedy będziemy mogli zdegustować. Romku, twoja chwila prawdy. To jest sam Słuchajcie, farsz. Uwielbiam jeść palcami. Smacznego Grzegorzu, smacznego wszystkim wam. Słuchajcie, to jest tak dobre. Powiem wam, że język polski nie ma jeszcze takich słów, które byłyby adekwatne do smaku, który stworzył Marek. Marek jest mistrzem, dlatego chłop ma robotę. Jeżeli nie wierzycie, wpadajcie tutaj, bo być może za jakiś czas właśnie przepis Grzegorza na kurczaka z nadziewką wyląduje w karcie i sami będziecie mogli tego skosztować. Ale jak sami widzieliście i słyszeliście, przepis nie jest trudny. Każdy w zaciszu domowym może go zrealizować. Przepisy oczywiście na stronie www.rzg.pl, a także na stronie Pałacu Wieklice, palacwieklice.pl oraz na, przepraszam, że mlaskam, ale po prostu nie mogę się powstrzymać, oraz na stronach facebookowych. Tam są przepisy i tam też również odcinki wideo, które być może teraz niektórzy z was oglądają. Chcecie być gwiazdą tegoż programu? Naprawdę możecie to zrobić. Wystarczy, że swój przepis prześlecie do nas na kuchnia@rzg.pl. Przepis będzie zrealizowany, a ty odwiedzisz to pyszne miejsce. Bardzo was przepraszam, ale już dłużej nie mogę mówić. Kosztuję tego dzieła. Marku, uwielbiam cię. Smacznego. Smacznego. To jest pyszne. Krzyknął prosiaczek.